Witam ponownie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest symulator średniowiecznego rolnika. Siejemy sobie właśnie, albo raczej nie siejemy, a raczej użyźniamy glebę, gdyż musimy posadzić całkiem sporą ilość żyta, gdyż potrzebujemy paszy dla zwierząt, której nie mamy w ogóle. Jest trochę średnio. Niemniej jednak ja powolutku się tym zajmę, zaoram, przeoram to wszystko i zajmiemy się już czymś konkretniejszym. Także do usłyszenia za chwilkę. Mam nadzieję, że zdążą obciąć te pola, bo jak nie, to trochę będę zły. Masz. Dobra, tak jak patrzę jeszcze, o ile się zwiększyło rolnictwo? Jakieś 40 punktów, szczerze powiedziawszy, no liczyłem, że będzie to szybciej się rozwijało. Ale no, wszystkiego mieć nie może najwidoczniej. Dobra, motykę oddaję, prosty worek też. Bo już go nie potrzebuję. Nawóz też od razu zrzucę. Czy jestem głodny? Tak. A, muszę nalać jeszcze wody do bukłaka. No i dobra. A ty, przyjacielu, z czym ty masz problem, że ty nie masz produkcja, że ty nie masz surowców? Szwalnia, 6% kondycji. Dlaczego tak? Co to znaczy tak naprawdę, że co? Że ja to muszę naprawić jakoś szczególnie mocno, czy co? A młota nie stworzę, bo nawet nie mam surowców na to. Czy mamy młotek jakiś tu? Nie. Ale tu podejrzewam tak. Tak. Daj mi proszę młotek. Chcę zobaczyć, o co chodzi z tym, że szwalnia ma kilka procent tylko naprawianie. Nie no, ściany 80, to 70. No to o co chodzi? Co to znaczy, że kondycja parę procent? Gdzie to było? Zarządzanie, dobrze. To... A, bo ja... Dobra, to jest ta szwalnia, w której... Której ja tak naprawdę nie mam tego. Której jeszcze nie skończyłem jej budować nawet. Dobra, to nie było tematu. Dobra, rób lniane tkaniny, to na pewno. Ale tak zdyszka, żebyś robił. Prostych butów, no dobra, niech będzie. Bukłak. Bukłak nie, ale... To nie, to nie, to nie. Czy możemy stworzyć coś, co nie będzie wymagało tak? Chciałbym, żebyś stworzył małe sakwy. Szukam czegoś, co nie będzie wymagało lnianych nici. Dobra. I futrzanych butów może. No i spoczko. No i dobra. Powinno być ok. Liczę, że z czasem się wyrobi i będzie trochę szybciej mógł produkować to wszystko. Jeżeli chodzi o łowiectwo, czego tu nie ma? Brak zasobów. Czego ci brakuje? Aha, nie ma szczupaka. No to... Ja nawet nie wiem, jak złapać te ryby, a ty mi mówisz, że nie masz szczupaka. Dobra, no to łów. W takim razie łów. Okej. Dobra. Sprawdźmy jeszcze magazyn żywności, tak jak wspomniałem. I to, co się zaraz... O kurde, 630 kapuch. Jasny gwint. Nie przejdę z tym. 8 kilo za dużo. Okej. Ile to jest 8 kilo kapusty? To jest 40 sztuk. Dobra, to wyrzucę dla pewności dyszkę. 274 kapusty na sprzedaż. Ok.
Okej. Chyba, że wyrzuciłbym. Nie, te grzyby powyrzucam. To ja lecę w takim razie do Denicy w celu sprzedaży tak naprawdę tej kapusty. Jakieś patyki mam w ekwipunku? Nie. Okej. Okay. Mordo, czym ty się zajmujesz w ogóle? Rolnik, ty kurde, dziadu. Rybakiem jesteś, pracuj. Dobra, słyszymy się w Denicy. Mała zmiana planów. Uznałem, że zbierzemy się i pójdziemy do Baranicy, by zebrać. Czy inaczej, żeby sprzedać tam kapustę i pójść po prostu do kopalni, trochę wykopać miedzi oraz cyny. Uważam, że jak najbardziej się nam przyda. No tak, oczywiście. W połowie drogi sobie przypomniałem, że tak naprawdę miałem wyrzucić jeszcze jedzenie, żeby ono zgniło. Przynajmniej no, większą ilość tego jedzenia. Ale przypomniałem sobie również, że w okresie zimowym i tak nie można niczego sadzić, więc w okresie zimowym wyrzucę to jedzenie, żeby na wiosnę już przegniło i żebyśmy mogli stworzyć z tego nawóz. Także jesteśmy aktualnie w. Gdzie my jesteśmy? W Baranicy, dobra. Jakiś handlarz, ktoś, coś, ktoś. Mogę coś komuś sprzedać? Tam widziałem jakiegoś handlarza. Gdzie on jest? Tutaj. Dobrze. Cześć, cześć, cześć. Tak. Cześć, Alinka. Słuchaj, chciałbym ci sprzedać trochę kapusty. No i fajnie, 3 koła. Bardzo mnie to cieszy. Pasza dla zwierząt, 40. Dobra, to od razu kupimy. I wrzucimy do. Ile kosztuje koza na przykład? 3000. Dobra, nie stać mnie. Tak, o baranek, jakiś liczny baranek, jagnię, 1500, okej. Tak, ale no w każdym razie wrzucimy to wszystko od razu do magazynu i weźmiemy sobie kilof, bo z tego co pamiętam, to tam właśnie kilof wrzuciłem i zajmiemy się troszeczkę kopaniem i myślę, że na spokojnie pokopiemy sobie na tyle, by wykończyć całą tą jaskinię. Zarówno z cyny, jak i z miedzi. Przynajmniej po cichu liczę na to, że. Pasza dla zwierząt, rzuć. Po cichu liczę na to, że tak naprawdę. Zupa kremowa musi być. Tak, po cichu liczę na to. Kolejny raz się wieszam. Po cichu liczę na to, że. Starczy nam po prostu czasu na to wszystko i kilof się nie zepsuje. Kamienny nóż nie jest nam teraz potrzebny, ale niech zostanie na wszelki wypadek. Brązowy kilof, tak. Ekwipunek, brązowy kilof. I znowu tutaj. Dobra, słyszymy się, jak już wykopię jakąś większą ilość, albo tak naprawdę będzie już zima. O, tutaj właśnie, wymagane, kopalnia. I to znaczy, że co? Że jeżeli ja będę miał tą kopalnię już, to górnik, który tu będzie, albo ja będę w stanie to powiększyć, czy o co chodzi? To jeżeli ktoś byłby w stanie mi to wytłumaczyć, to będę bardzo wdzięczny. Bo jeżeli. O, tutaj też coś mamy. No bo jeżeli tak naprawdę ta kopalnia sama w sobie miałaby być jakimś chybionym pomysłem, czy to miałaby to być chybiona inwestycja, no to nie ma sensu. Nie ma sensu tak naprawdę jej stawiać. Cyk, dziękuję. Co tu jeszcze jest? Ach, tu jeszcze sól jest. Sorry, że tak klikam co chwilę mapę, ale generalnie sprawdzam godzinę. Tu jeszcze jest nawet. Sporo tej miedzi pominąłem.
którą mamy godzinę? 20:30. Dobra, to zaraz nas... O, jeszcze złożę cenę. Zaraz nas przerzuci do miasta, tak czy inaczej. Albo raczej do naszej wsi. Jak z polami stoimy? Zasiane. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo dobrze. I w tym momencie, jako że... Szybki zapis tak w ogóle. Tak, i w tym momencie, jako że tak naprawdę rolnicy już nie są nam potrzebni w tym momencie, no to tak. Z Mirogniewy zrobimy... Ławcy z niej nie zrobimy. Ale Mirogniewę wrzucimy do chaty rybaka. Okej. Jeśli chodzi o... Aha, Berta jest matką, dobra. Zbieracz. Zbieracze też nie mają za bardzo. Dobra. Pójdziesz do chaty myśliwskiej, ale jako łowca w tym momencie. Zbieracz, ty też pójdziesz jako łowca. Okej, okay. Rolnik, kowal, rzemieślnik, karczmarz, łowca. Rolnik. Ty mógłbyś być jeszcze jakimś rzemieślnikiem. Nadbor wbił poziom w rzemieślnictwie, bardzo mnie to cieszy. Odo też jest rzemieślnikiem. Okej, okay. Oj, nie to. Ty w domku dobrze byłeś, ale chciałbym ciebie wrzucić jako pracownika stodoły po prostu. No i dobra. Na tą chwilę będzie ok. Ile jeszcze mamy do końca? 12 minutek. No to słyszymy się, jak już nas przerzuci. Ach, i witam ponownie w zimie. Jako, że jesteśmy przeciążeni, muszę zrzucić jakieś rzeczy. Dobra, dzięki temu, że zrzuciłem kamienie, możemy teraz ubrać. Tego futra nie ubierzemy, bo futro leży w magazynie, ok? No to tak. Ja przebiegnę na szybkości, ale pięknie to wygląda. Lubię zimę w tej grze, bardzo ładnie wygląda. Chociaż ogólnie zimy nienawidzę. Dzień dobry. Kurczaczki żyją jeszcze? Pisklaka słyszałem. Aż zaraz sprawdzę z ciekawości, czy udało się jakiegoś pisklaka wyhodować, tak można powiedzieć. Dobrze. Rzeczy, które ja potrzebuję w tym momencie, to będzie tak. Albo raczej to będą tak. Na pewno futrzane wysokie buty i futrzany kaptur. Załóż. Okej. Okay. No tak, ta szwalnia jeszcze nie postawiona. Dobra. Zacznijmy od tego, gdzie mamy questy. Mamy questa w Gostowi, mamy questa w Borowie, bardzo fajnie. W Branicy jeden quest, w Denicy jeden quest, no, w Hornicy standardowo. Dobra, to polecimy standardowo kółeczko. Standardowo. Tak, polecimy kółeczko. Zadanie u niego sta dalej, poczekaj na dalsze wydarzenia. Okej. Okay. Jeśli chodzi o państwa, mamy kolejne dziecko, wow. I jeszcze najgorsze jest to, że ktoś przestał pracować, tylko nie wiem kto. W chacie myśliwskiej dwóch osób nie ma. What the fuck? Czemu nie ma dwóch osób w chacie myśliwskiej? Co jest? Aż dwójka dzieci jest? 1, 2... Odon, Godzimira, Ulryk. Tak. Trójka dzieci nawet. Wow. No i co ja mam teraz z nimi zrobić? Matka. Cholera, łowca, dobry odpad. Lambert Drwal. Okej. Okay. Modli Boga jako łowca, okej. Okay.
Mirogniewa, ty niestety albo stety muszę cię wrzucić do chaty myśliwskiej jako łowca. Spoczko. I jeszcze ktoś zniknął. Aha, z chaty rybackiej. No dobrze, no tak z chaty rybackiej ktoś zniknął, to trzeba kogoś tam wrzucić, tylko cholerka kogo teraz? Łowca, łowca, pracownik stodoły, on ma tam być. No dobra, myślę, że Drogomirę możemy wrzucić. Chociaż trzech chłopców wystarczy. Olać, da sobie radę. Czy ktoś w naszej wsi ma questa? Oczywiście, że nie. Ale za to posłucham się rady i wezmę przedmioty, które możemy sprzedać. A będzie to 5 worków, powiedzmy. Będzie to. No, myślę, że nie. Myślę, że siekiery zostawimy na wszelki wypadek. Na pewno pałki mogę sprzedać. Miedzianych noży myślę, że możemy sprzedać z 5. Bo dlaczego nie? Prostych butów możemy sprzedać 4 pary oraz futrzanych butów 4 pary. Możemy sprzedać również. Kurde, moglibyśmy sprzedać trochę tych futer. Tak na dobrą sprawę. Piór mamy bardzo dużo, ok. Siemią lniane niech będzie. Sztabacyny, sztabatego. Gliniany kubek sprzedamy. Drewnianą chochlę. Tutaj to będzie tyle. Dobra. Jeszcze jeżeli chodzi o produkcję, to w kuźni chciałbym być byczku. Może przestał tworzyć kamienne noże, ale zaczął tworzyć więcej sztabek miedzi. A tymczasem zawijamy do Gostowi. A jeszcze coś ciekawego. Chciałbym zobaczyć. O, masz dziecko jednak. No hej, jak się miewa królestwo? Nie ma żadnych problemów. No i pięknie. To bądź zdrowa. O, puśćcie mnie, dziękuję. No, to lecimy do Gostowi. A, kurczaczki jeszcze. Jeszcze kurczaczki. Trochę zagmatwany, ale. No są trzy kury. Jest kurczaczek malutki! O, jeszcze jeden. Jak fajnie. No dobrze. No słyszałem jeszcze jednego gdzieś tutaj, no. Witam wszystkich, witam, witam. Moglibyście się wziąć do pracy, proszę. Będę wdzięczny. Kurczę, no chciałbym jeszcze wiedzieć przede wszystkim, co z tym Alwinem, cholerka, czy on będzie w końcu tym łowcą, czy nie, ale witam. O, Alwin, cześć. Słyszałeś coś ciekawego? No tak, nic. Miestwin. Nie. A z sie. Siepraw. Czy mamy jakąś chałupkę, która jest pusta? Domy. Tak, mały, prosty dom. Kto tu mieszka? Odo. Odo to jest facet? Tak. No dobrze, czyli kobitkę możemy przyłączyć do nas. Ale jeszcze. Jarogniewa, hej, pokaż mi proszę swoje towary. Chciałbym ci sprzedać to wszystko, co tutaj mam. Dodatkowo prostych butów 5 par. Kaptura ci nie sprzedam, ale mogę ci sprzedać futrzane buty. A, no i pałki. I miedziany nóż. No i sukcio. Wszystko, dobra. A jeszcze bym chciał zobaczyć, czy ty masz może jakieś nasionka?
No, niestety ty takich rzeczy nie posiadasz. No ale okej, mamy znowu 3600, także nie ma źle. Ale chciałbym znaleźć tego questa jeszcze. To Mira, nie, to nie ty masz quest. Ty też nie masz questa. To kto ma tego questa? Ty masz questa, chodź tutaj. Janek. Czym ci mogę pomóc? Mógłbyś, jestem starszą osobą, nie potrafię wytwarzać narzędzi, czy mógłbyś przynieść topór? Jaki ty ten topór chcesz? Kamienną siekierę, 3 sztuki. No spoko. Aha, gąski w gęsiarni, okej. Dobra, no to olejmy na razie. Będziemy wracali, to zrobimy. A tymczasem biegnijmy do... Może jeżeli stąd wyjdę. O, dziękuję. Tymczasem biegnijmy do Borowa. Zobaczyć, jakiego tam questa mają. Jeszcze tak korzystając z okazji, że idziemy i mamy po drodze branicę, to... Oj, kurde, znowu mi się nie udało. To chciałbym zobaczyć, kogo można tu przyłączyć. Myślę, że to ty, tak? Tak, Hermenegilda, Boże, twoje imię już do mnie przemówiło. Pewnie, chcecie. Jasne. Za samo imię już cię przyjmuję. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tutaj, dobrze. Umiejscowię cię u tamtego pazia i wrzucę cię do... Stodoła, tawerna, kuźnia... Gdzie by cię tu dać? A, do kuźni idź. Nadajesz się w ogóle do tego? Tak. Ten chłop z kurnika... Gdzie on jest? Chłop z kurnika, chłop z kurnika. A nie, bo on ma 4, jeżeli chodzi o samo to. O samo rolnictwo, więc no. Jest, ile to. Ale ty głośno kopytkujesz. Trzy osoby do przyłączenia. Super, tylko trzeba będzie dom jakiś wybudować jeszcze. Albo Z2, szybki zapis na wszelki wypadek. Bogdan. Nie, ja ci nie mam co sprzedać nawet na razie. Kto tu ma questa? Ty masz questa. Dzieciak, znowu. Cześć. Czym ci mogę pomóc? Mogę cię o coś zapytać. Chcę udawać dorosłego. Aha. Czyli podejrzewam włócznia czy młot? Drewniana włócznia, okej. Okay. To tutaj chyba jeszcze kłoda jakaś leżała, co nie? Czy drzewko? Nie. Niestety, ale nie. No i trudno. Uwaga, bo leci. Dobrze, że ci ludzie nie mają nic przeciwko. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, daj mi jeszcze to. No i dobra, tak, masz, tak. 30 punktów dynastii. Dobra. Radomira. Kurde, nic nie widzę przez ten śnieg. No, sztosik. Wydobycie łowca i barter. Okej. Okay. Ty, Iwonka, nie. A przebój... Też w sumie nie. Dobra, to zróbmy tak. Udamy się teraz do... Do Gostowi przez naszą miejscówkę. Weźmiemy jakieś rzeczy na sprzedaż. Sprzedamy je w Gostowi, oddamy questa i cofniemy się później do Denicy. Myślę, że to jest dobry plan. No dobrze, jesteśmy już. Siema, byku, Janek, proszę cię. Nie, czekaj. Co jest? A, nie stworzyłem tych siekier w końcu. Sorry, fail. Ej, nie idź, czekaj. Come back, please. Kajś ty jest. Ej, Janek.
Oto topór, o który prosiłeś, dziękuję ci bardzo. 15 punktów dynastii, no. Jeszcze jakby z tego był jakiś tak naprawdę pożytek większy. Herolda nie ma, okej, okay, to spoko. No dobra, to idziemy stawić domek. No dobrze, jeszcze wszystko fajnie, ładnie, pięknie, ale... czy taki kamień da się stąd jakoś, nie wiem, usunąć? Wątpię. Ale jeszcze zapomniałem o tym, że zmieniłem, albo raczej inaczej, kupiłem perka, dzięki któremu możemy stawiać aż 3 pułapki. I to chciałbym również zrobić, czyli tak, 4 pułapki na króliki możemy postawić, wow. 1, 2. W sumie nie jest dla mnie istotne to, czy faktycznie coś się złapie, czy nie. Ze względu na to, że to jest tak blisko siebie, ale no po prostu chcę poprawić troszeczkę łowiectwo. Dobra, 4 pułapki na króliki. Co tu jeszcze mamy? Pułapka na ptaki i na szczury. No okej, okay, no to na ptaki niech będzie jeszcze. Jak to zadziała, to naprawdę będę w szoku. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, to jeszcze na szczury. Pułapka na szczury, tak. 1, 2. 3. I braknie patyków. 4. Tadam. Okej. Kłody, tak. Kłody, kłody, kłody. Gdzie my to mamy? Kłody, okej. To weźmy może z 20. Czy ja mam jakiś młotek w ekwipunku? Wątpię. Przecież, że nie. Czy tu jest jakiś młotek? Jest, bardzo dobrze. Umiejętności, map... Kurczę, ekwipunek, co ja? Gdzie ja klikam w ogóle? No i dobra, z uwagi na to, że tu się zrobiło trochę miejsca. Ale w tymże miejscu nie da się postawić niestety domku. Ale może dałoby się tutaj. Czy tu się da postawić domek? Przepraszam. Mały, prosty dom. O, dało się, dało się. Tak. No i bardzo dobrze. I na tym zakończymy ten odcinek. Niemniej następny zaczniemy od rozbudowy tego domku oraz questa w Denicy. Jak i skończenia budowy szwalni drugiego poziomu, także doceniam to, że jesteście razem ze mną i bierzecie czynny udział w rozwoju tej wsi, dając mi różnego rodzaju porady. Cieszę się również, że gramy poniekąd razem. To by było na tyle jednak w tym odcinku, także trzymajcie się i hej!